Witam bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami wyścig 50% w Grand Prix Hiszpanii. Jest to już trzecie Grand Prix sezonu numer 3 Ligi DS3 tutaj na kanale. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda. No i słuchajcie, przed Wami 50% wyścig w Hiszpanii właśnie tutaj na tym torze. No i teraz gorąco i serdecznie Was zapraszam do udziału właśnie w wyścigu Grand Prix numer 3 sezonu trzeciego Split drugi Ligi DS3. Zapraszam. Pozdro. Dlatego mieliśmy trochę gorsze, bo się ciężej po prostu czasy robi. Bo słońce mniej ogrzewa opony, opony są mniej dogrzane i jeździsz gorzej. I słońce mniej na asfalt nagrzewa. O, też. Wytłumaczenie w sekundę. Na pewno ta gra to obsługuje. Ale nie, ja zwaliłem tak pierwszy sektor. Nie wiem, ja zwaliłem trzeci, drugi. Znaczy, nie no, ja wyjazd, drugi... Wyjazd na DRS zwaliłem, bo puściłem gaz, bo po prostu bym wyjechał. I zwaliłem jeszcze... Chyba, że będzie formująca, jest formująca. Nie no, ja wszystko zwaliłem. Pierwszy sektor cały, w drugim jeden zakręt i trzeci i ta ostatnia. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Jeszcze ma dobry internet. Dobra, już ma dobrze. A Lordzik miał X-a. O kurwa, Lordzik, zapomniałem. Pakuła tak wolno jedzie. Pakuła, bardzo dobrze. Rytmik, nie wjeźdź we mnie, bo ja będę jechał wolno, bo Lordzik jedzie przede mną, żeby w niego nie wjebał się. Kurde, on się teleportuje. Ha! Bo się teleportuje. On ma gorszy internet niż ja, wiem. Najgorsze, że on się teleportuje, a później się pojawia. Wiesz, że widziałeś to rytmik? Tak! Przecież on całą prostą normalnie. Czy my będziemy... Nie używaj... Nie będzie deszczu. Kojarzy sowę, czy nie kojarzy sowy? Pewnie nie. Ale no, to właśnie on nagrał taki śmieszny filmik. Jak Lordzik używa Enter Perły, taką przeróbkę. Jakby to Enter Perła, to jest takie coś z Minecrafta. Ja wiem, z Minecrafta. No. O kuźwa, za blisko Lordzika. To jest niebezpieczne, co tam Bakuła robi? Tak, to czemu tego nie ogarniam, no. Ktoś zwiedza. Jakie... Jezu, Lordzik, Lordzik w ofę wie. U mnie Lordzik zjechał w ofę. No mnie prawie wyprzedził, bo nie wiedziałem, co robi ten, Pakula. I nagle tak wyjechał. A tam na kwalach to tam naprawdę. Wiesz, ja mam teraz misję. Startuję niestety po brudnej części toru. Lordzik startuje po czystej. Moim zadaniem jest to, żeby trzymać sobie slipstreama za offi i wyprzedzić Lordzika od razu. Naprawdę czym się różni jakiś brudny od czystego toru? Tak, masz tutaj bardzo. Jest trochę różnica. To się różni. Rytmik, ty nagrywasz czy nie nagrywasz? Nie. Kuźba. Dobra, to nie będę miał dowodu. O chuj, jak spóźniłem start, dobra, kupa. Wiedź przede mnie, spokojnie. Ja nie będę. Albo chuj, będę tutaj pompował, tak na kadzie mi robią chłopaki. O chuj, ty tam tutaj pompował. O kurde. O kuźba, co ty nam odwaliłeś? Nie wiem. Za bardzo. Ja nie mam skrzydła, kurde. No właśnie widziałem, że jak... No, znowu coś poleciało. Widziałeś. Wyprzedzaj się mnie, kurde. Dobra. Lordzika wyprzedziłem. That's what we like to see at the start, well done. O, Lordzik gra w F1. Nie no, kurde, po co ja robię daj bombę? Nie wiem właśnie, po co chciałem sam zrobić, ale bardzo dobrze, że ty zrobiłeś. Ja nie jestem poszkodowany jak ty. Yo, wyprzedziłem Turbo Killera, bo on też chyba nie ma skrzydła. Nie, Turbo Killer po prostu tak jeździ.
Ja mam lewą część na żółto, to boksy zjeżdżać z yellow. A ja mam 15%? Ja mam 20% na oponach, więc no... Ja... Co jest tak szybko? No to nieźle, mi też opony już padły. Nie padają, spokojnie. Jeden trzeci. Się tak okay. Będzie chuj stresował. Będę ostatni. Nie lubię. Robię Pereza. To rób Pereza. Ole mnie ten. Wbił już Lordzik do lobby, czy dalej nie wbił? Chyba nie. Ja nie patrzę na to. Ja opata jak się hamuje zmieniać mieszankę na głęboką? W założeniu tak, w praktyce ja tam standardowo odpalam. W założeniu więcej paliwa oszczędza się jadąc na prosto. You've been awarded a time penalty for that last incident. Te lepsi gracze już odpalają ubogą i tak zakręta. A bogata na prosto. Bo jak jeździsz ciągle na bogatej, to ci się silniej się grzewa. To jest chyba wiadome. Wow. Ale mi ucieka ta dwójka z przodu. Dwójka. We can now use DRS. DRS now available. Chyba znowu Lordzika wywaliło. Go wywala co chwila, ja już wolałem go puścić. Żeby nie mieć przygód. Ale ja zwierdolę ten tor, dwójka. Dwójka z przodu mi tak zwierdala. A też przy okazji uciekam Telirowi i temu. To tyle. We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. Ja walę. O nie. A i po skrzydle. To tyle. A to jest drugie skrzydło już? Da. Na tym pierwszym zakręcie spina zrobiłem. A jaki masz kolor? Czerwony. Haha, dobra, to musi zjechać. Ja też będę jechał. Ja nawet nie dojadę softy hardy. Nie ma szans. Nie. Jadę softy medy. Okay, we've got plenty of energy. Use the overtake button and have a go. Chyba Lordikowi się skrzydło rozwaliło. Tak, coś pofrunęło. Co jest? Co to było? Jezus, co to było? Ale ja lagę pisałem. Jezu, jakie farby, bo mam rozwalone skrzydło. Nie no, ale z mojej perspektywy to masakra. Ale przejebał. Normalnie zawał serca. Safety car, on nie mógł wyskoczyć naprawdę 6 sekund szybciej. Jakby ten safety car wyskoczył 6 sekund szybciej. Ale wiesz jak u mnie to wyglądało, on tak... Fikołko... Medy. Dobra, ja, no, ja będę na medy. Ja na hard będę zmieniał. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Próbuj dojeżdżać na tym. Nieważne czy jeździsz na kierze czy na klawie, i tak nie dojedziesz. Więc już myślałem, dobra, delta. Ej, Promaxe jest tutaj na tym u nas, czy nie? Jestem. Jest? Jesteś. Tak. Dobrze. A już dziewiąty. A kto się rozwalił? Ja trzeci. Lordi pakują. A poszli tak, że się rozjebali, czy tak? Nie no, jakbyś to zobaczył z mojej perspektywy, to jest zawał od razu. Nie no, ja jadę. Praktycznie trzeci, przefrunął jadę mi, wiesz, metr przed budą. Jezu, ale delta mi skacze ciągle. No, siedem. Ja zjeżdżam. Ja też zjeżdżam. A bo ja muszę przejechać za samochód bezpieczeństwa i wtedy mam... usuwa mi się delta, tak? Jak zjedziesz do safety caru, to też się usuwa delta, od razu mówię. Czy powinni coś poprawić przy tych zjazdach na pit stop? Opi medy. W sumie was to nawet nie dotyczy za bardzo. Dobra, wyjeżdżam w czwarty będę. Jest git. A Dark, ty jesteś drugi w ogóle. Weź tam karambolu nie zrób na starcie. Ja safety car jak długo jest? Trzy kółka zapewne będzie. Co się tam wydarzyło, że my tak odjechaliśmy im?
A kto to mówi w ogóle? No szóstym miejscem jestem i jestem 30 sekund od jakiegoś typu. Boksy po prostu zrobili. Aha, okej. Ja jadę czwarty jakby co. Zjechałem już raz. A ty byłeś już w promaksie w boksie? Tak, właśnie z tobą zjeżdżałem. A, dobra. Nie, ja też właśnie zjeżdżałem. Remigiusz nie zjechał, co ciekawe. No ja też nie zjeżdżałem, bo te medy jeszcze świeże w miarę. A, bo ty masz medy. Tak. A ty jechałeś kółko na medach, czy ty po prostu to ty zrobiłeś? Nie no, medy hardy. Dzisiaj. Testuję. A bo ty 11 byłeś, czy który wystartowałeś? Tak, 11. A no to ty mogłeś wybrać, ja byłem czwarty na starcie, więc no. Ja to nie miałem wyboru. A Remig już na softach jedzie? Powiedz mi proszę. Tak, na softach. To masz przejebane. Safety. Się rozbił. Nie wiem. To ja... Ostrożnie trzeba jechać. Jak mam mniej niż tak pół okrążenia do safety caru, to zdążę dojechać do kolejki? Przecież jeszcze kółko jedziemy. Czemu mam deltę? Bo masz deltę, bo nie jesteś w zasięgu. Znaczy, nie, ale nagle pojawiła mi się. Bo nie miałem... Ona będzie się pojawia. Ona się pojawia i znika, to jest po prostu taki bóg. Ona i tak nie da ci kary w tym momencie. Przynajmniej nigdy nie daje nawet jak ją przekroczysz trochę. Ja to zapaliłem po pokoju. Kurwa, jedno tylko. Nie gadaj, że Telly we mnie jebnął. By mnie jedną, to go kurwa zabije. No ale hardy wziął. To co, już do końca jedzie? Nie dojedzie. No ciężki tor na opony. No tu zużywa, ale no... We Francji nie jechałeś, jak nie wiesz jak zużywa tam. Softy przynajmniej. Tam ci nie da dojechać. Wczoraj jechałem w jednej lidze. Kurwa no! Pierdolę to. Ej, ale ten safety car mnie tak ratuje. Pierdolnąłem wofę. Chciałeś to usłyszeć? Jeszcze na tym kółku pewnie zjedzie. Oczywiście, dobra, spróbuję zrobić zagrywkę a la anti-safety car start na tym kółku. Już robiłem to w Azerbejdżanie. Zobaczymy, może tym razem też to wyjdzie. Wyprzeć prorok odpada z wyścigu, o co chodzi? Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Czyli w tym okrążeniu zjeżdża? Tak jest. Jeszcze Offe dostał przeze mnie karę, a ja nie. To jest w ogóle idę. Zimne opony. Dobra, ja się nie będę patyczkował z opinami. Gdzie on mi samo hamuje? Prorok do boksu, o co chodzi? Ja zjeżdżam do boksu. Okej, clear. To ma czerwone skrzydło po lewej, no to muszę zjechać. A prorok też zjeżdża, bo pewnie też ma skrzydło. To było? McLaren. McLaren frunął. Co się stało? Offi? Czy kto? Nie, spina zaliczył. Turbo killer. No, Offi. Tak, nie, tu killer jest... To Offi, no faktycznie, masz rację. Zło, ale ten turbo killer nie, jest. Nie, no z tym jest, naprawdę. Że nie. Weź się odczep od turbo killera, drugi tydzień w grę gra, chłopak. Nie, no spoko. W sumie ja w pierwszy dzień zrobiłem 1.16.1 na Hiszpanii, no więc no. A ja nie grałem w poprzedniej wersji. To jest też moja pierwsza F1. Ja w ogóle kuzyn mi namówił na F1. Kto ci namówił? Kuzyn mi namówił na F1. Nie pierwsze, sorry. Moje pierwsze F1 to było, mam rekord. Moje pierwsze F1 to było
12, później miałem 2016 i 18. 19 nie miałem. Tu się nie interesowałem 19. 18 po prostu pobrałem, bo była zadana. Już w tym roku pobrałem. Bo jeździłem nią 2 dni i kupiłem 20. No, Opel Box. A, bo myślałem, że on się rozwalił. Na twardych jest. To jest pierwszy. Kurwa. Remigiusz. Na softach. Ale Remigiusz na softach jedzie. Tak, zaraz będzie zjeżdżał. Ma ktoś, Rychmik, ile ty tracisz do pozycji trzeciej? Ale ja jestem piąty. No tak, no to ile tracisz do pozycji trzeciej, o co mi chodzi? Nie wiem, nie patrzę. A, okej. Okay. Oj, chyba Promax się... Nie wiem, komuś odleciał jakiś kawałek skrzydła albo coś. Nie, na pewno nie, bo ja się w nich nie wolno. No chyba, że... A to coś dalej musiało być. Codemaster zwalił coś. Może mi od podłogi, bo skoczyłem na górce, ale nie sądzę. Nie, mi nie odpadły. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Uwaga. Nie ma Fasterslapa, kuźwa, nie wiem jaki jest Fasterslap. Kto ma Fasterslapa? Remigiusz. Na pierwszym okrążeniu. Drugi. Na pierwszym się nie da. Nie no, nie mogę go wyprzedzić. No chyba, że masz takie warunki, że na pierwszym jest sucho, a wszystkie kolejne kółka pada. No to wtedy masz, wtedy da się zrobić na pierwszym. Dobra, mam DRS-a, Darkwen. Ja też, ale blokuje mnie ten z przodu. Na twardych. No i kara następna. Kurwa, ja jestem 3 sekundy. Nie dostałem żadnego ostrzenia jeszcze. A, ja mam 3 sekundy i ostrzeżenie, bo właśnie dostałem. Ja dostałem wszystkie ostrzeżenia. Dobra, próba. To jest 9 zakręt. No, troszkę daleko. Remig już do boksa. Już do boksa zjechał. No musiał. Ej, wy macie DRS-a, tak? Pro Maxio. Nie, ja teraz. Wiedzam na w ogóle. Dobra, biorę go. To się to odpali. Wypad? Delira nie ma na kanale. Dobra, ja po prostu próbuję pogonić sobie Remigiusza, zobaczymy jak to wyjdzie. Ten ma zdecydowanie lepsze tempo. Dobra, wyprzedziłem Delira. Jezu, ja typowo jeżdżę. Tak. Ale tak zwaliłem ten ostatni zakręt, bo gdybym lepiej go zrobił, to bym miał DRS-a. Też jeżdżę typowo za to. Nie jest dramat. Chyba jest dramat. Romaksie, jak tam medy? 22 mam największe. No kurde, Promaksiu. Walnąłem jego. Skrzydło poszło? No, pomarańczowe. Offi będzie miał odjęte 5 sekund na pewno. Więc też musicie uważać, że jak macie Offi za sobą, to odejmujcie mu 5 sekund.
ja walę wolno ten Telir. No bo Telir nigdy nie trenuje przed torami, więc no on ma zawsze takie... No nie, no tak spowalniają mnie tu, wiesz? A który jedziesz? Czwarty, ale... Dobra, bogate, Jarez, czyli Jarez. Ty pewnie masz dużą przewagę. Gap to teammate behind is 5.1 seconds. No już się ślizgam na tych medach. Jeszcze nie. No one mało chleb trzymają. To bardzo, to fajnie. Kurde, max shoot! Ej, czy ty przyhamowałeś lub coś? Nie, przecież nie mam skrzydła. A, okej. Okay. Przecież nie da się skręcić. Będę musiał teraz... A jaki masz kolor? Przyzła? Chyba... A, jedno czy dwie lotki? Jedno, po jednej czy dwie? Prawa mam tylko uszkodzone. O, no to prawa na tym porze też przyjebane. Zajmij, to jest kolor prawokrętny. To jest jak lewa lotka w Azerbejdżanie. Jak tam się rozwali lewą, to się nie da jechać. Jezu, ale mi się zaczął teleportować ten. Lordzik już nie jedzie. Czy jedzie jeszcze Lordzik? Dobra, nie tam nie, widzę, one, widzę. Nie, chyba. Ja, co zakładasz? Dobra, Maxio, jesteś bok. Dobra, okej. Okay. Muszę tego połapać. Telir jest na bocie. Tak? Tak. Jest, druk, ja do ciebie... Dogania ciebie Remigiusz, czy nie za bardzo? Rytmik, albo to nam jedzie pierwszy. Nie patrzyłem, ale on ma do mnie 7. Ale on medy wziął, to on jeszcze będzie zjeżdżał. Nawet jak Hardy, nie, Hardy już dojadł, teraz już dojadł. Jezu, turbo, jak on jedzie tutaj. On jedzie jak kuźwa nie wiadomo co. No, prawda. Dobra, na spokojnie. Chłopie. Jezu, co on zrobił? Co chłop zrobił? Chłop opuścił hamowanie. Nie wywalił się, ale opuścił hamowanie. Ja coraz gorzej, ja tu bo się śmieję. Turbo, kier. No w sumie kuźwa użył turbo i chciał mnie zabić. No to kopa w dupę i zapomniał, jak to się hamuje. Czy chciał na mnie zjechać, kiedy go wyprzedzałem? We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. I Remigiusz mi 3 sekundy uciekł przed. Czy Office najszybszym pułkiem? Proszę za 6 kółek safety card. Za 6 kółek safety card to jest... Wywołuje duchy jakieś. A i tak, i zjedziesz sobie do boksu. Tak, zjadę sobie do boksu po medy. I... No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Ale mi tam linię tak ten... to słońce zasłania. No słońca nie ma jakoś bardzo, przynajmniej ja nie. W trzecim sektorze, wiesz? Na tym jednym ostatnim zakrętu. Na ostatnim, tak. Jednym... Czekaj, właśnie wjeżdżam tam, więc zaraz ci powiem. Complete, go now! No w jednym momencie trochę zasłania, ale to jestem wyuczony po prostu jak jechać. To jest taki pod górkę. Tak, no to tam zasłania, okay, ale tam... Okej, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Jezu, Dark wyjechał tuż przede mną, kurde no. Lipa trochę. Czy chłop mi pewnie zwieje.
kurde, ten Remig już ten ma... Nie, no ty medy masz. Mam 40% już prawie. Nawet. Aha, okej. Okay. Mam 31 z przodu. Ja mam 36 lewy przód, bo ja miałem lekki uścisk, kiedy goniłem tego. Czyli no ja po prostu zblokowałem opony jak tego, Turbo Killera wyprzedzałem. Ale Remig już ma bardziej świeże opony. Dobra, palimy R, gonimy. O chuj, nie gonimy. To co bym teraz zrobił? Prorok, ten Ofi się wywalił chyba. Bo zaśmiewał. Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Drop your speed or delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Nie no, ta delta to jest jakiś koszmar. Ej, ale jak już wam mówi, że kończy się safety car, to miejcie na plusie delta. Wiadomo. Ale powinni coś z tymi pit stopami, bo jak ktoś zjeżdża, to wiesz, musisz tak dohamować jak on w tym pit stopie i... Jak ma tam 4 sekundy, to na pewno karę można dorwać. To virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Jezu! Ale farta miałem. Miałem deltę dokładnie na 0002. You've been given a drive-through penalty. A właśnie w zakręcie byłem. To była lipa. Green flag. Nie wiem co to było. Naprawdę te kary. Ktoś dostał... O, ty dostałeś drive-through. Ja dostałem. Ja pierdolę, ale lipa. Nie wiem czy ten Ofi przypadkiem się o mnie nie wywalił. A. Bo... Nie wiem, w sumie on już jest i tak na mnie, on jest już i tak na mnie wkurzony, to dopiero jest na ciebie. Wydawało mi się, że on mógł we mnie walnąć, nie jest tak pewien. Delir, jedzie na X-ie? Jeszcze go nie widzę. O, ja chyba w następnym okrążeniu zjeżdżam po hardym. Ja mam nowe medy, mam 14% nowe medy. To jest siła docisku w ogóle. No, że lepszą masz przyczepność. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Macie w ogóle jakieś ostrzeżenie, bo ja nie. Nie. Jesteście tam teraz? Już? Dobra, bo musiałem jeszcze na chwilę wyłączyć i włączyć. Battery charge is high. Let's use that overtake button more. Ja mam 51%, ja jadę do 70 i wjeżdżam. Czyli 20. Nie wiem czy na hardy, nie zjechać czy na stop, czy na medy. Na medy. Czekaj. Ok, gap ahead is 4.0 seconds. To ale byłem pierwszy, jest, ale jestem zadowolony. Brawo. Hardy ale teraz jechałem... To. Ja bym na twoim miejscu medy zjeżdżał. Wiesz, byś dojechał do tych medy. Jedziesz na kierze? To. No to zdecydowanie byś dojechał. No, chyba, że masz Esperanzę, to może byś nie dojechał. Mam pierwsze ostrzeżenie. Ja mam 3 sekundy i jedno ostrzeżenie. Ale właśnie to wspomniałem i zapewne za chwilę dostanę kolejne. Prorok za mną jest. Ze mną jest Turbo Killer. 18 sekund. Za tobą? A, on cię nie dogoni.
Nie, no nie wiem. Skrzydło? Nie, kara. Już mam 9. Okej, clear. Zajebane. Dobra, ja zjeżdżam na pewne mety, ja się nie... Brarek, a ja mam tylko... Kurwa, dobra, to ja zjeżdżam hardy, chuj, na kolejnym kółku. To nie ma sensu, ja mam rozjebane te medy. Użyte już. A nie, mam trochę tylko. Czy ryzykować? Ja na jednym wyścigu, chyba na 6 okrążeniu i na hardy i tak do końca wyścigu. Ile te hardy miały? 6% miały. 6% medy znaczy. 6% medy, jedno okrążenie w dupę. A... Chujnie zjeżdżam na medy. Chyba, że mi nawet więcej procent będzie dużo. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ja spróbuję już nie zjeżdżać do boksu. Też mam taki plan. Medy mam 20. 20% możesz dojechać zdążyć, czy dasz radę. Ja będę zaraz wjeżdżał na jakieś 6-8. No chyba, że jakiś safety car będzie, to zjadę. Proszę, właśnie safety car. Safety car to jest dla mnie teraz zbawienie. Bo mnie Rychnik dogania ciągle i Rychnik mnie na pewno wyprzedził. No ty na jakich jesteś oponach? Ja jestem na 62% medach. No to one ci pękną zaraz. Nie pękną. Nie? Na 70 nie te? No. Mi pękły przy 70. A po drugie, obecnie staram się używać prawą stronę. Bo jak masz obieg gdzieś równo zużyty, to się troszkę... To jest taka minimalna różnica, ale jednak troszkę jest łatwiej oszczędzać, jak już obieg duży. Przynajmniej na to ostatnie kółko. Staram się po prostu coś wyłudzić. Our gap to the car in front is 5.4 seconds. O kurwa, 6 sekund, ja pierdolę. Jeden zły zakręt i od razu po ostrzeżenia. Kurde, ty na prostych jesteś jakiś szybki. No właśnie, nie mogę cię dojść. Przez ten pierwszy zakręt. Dobra, zjeżdżam hardy, chujnie. Nie chcę ryzykować. No przyjechałem 15 na medach, ale były dwa safety cary. Jeden safety car, czy... Jezu. Promaccio, znaczy, no dobra, Promaccio, ale... oby mnie Promaccio tylko nie wyprzedzi. Promaccio! Coś ci mówię! Dobrze. Nie słuchaj się! Wyprzedzaj! Nie wyprzedzaj mnie, nie weź się niebać. Ja mam teraz zimne hardy, które muszę rozgrzeć. Dobra, już. Zdaje mi się, że 20 medy mam, a ty sztyk się nie? Ja Telira dogonię? Na hardach on jest. Czemu Telir jest nagle przed tobą? No ja nie wiem. A, bo ja zjechałem do boksu. Ale to kilku... Ale w sumie on ma stary hard, bo on nie zjeżdżał do boksu teraz, co nie? No nie, on ma stary hard. Masz... Ja ogólnie nie planuję zjeżdżać do boksu już. Ja spróbuję Darka podgonić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No chociaż te 3 sekundy widzę. The gap to the car ahead is 4.5 seconds. Pół sekundy mnie podganiasz, Dark, na okrążenie. Ja za to Darka podganiam trochę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ile ty masz procent? Dark, no. Czekaj, jak będę na dobrym miejscu, to ci powiem. 19. Powiedz na tej takiej...
A, no to ty masz plus. Dobra, ja zużywam te hardy, po prostu je tyram, bo ja i tak na nich dojadę. Medy to bym musiał oszczędzać, a tak to do hardy to dojadę. Ten tor jest bardzo przyjazny tu z hardy. Ale uszkodzona prawa lotka już nie. No, prawa to jest dramat. I nudny trochę wyścig jak na razie. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Okay, the car behind is catching you by 5/10 a lap. 5/10. Ile rytmik tracisz do Felira? No, nie wiem, tak z pół sekundy myślę. Nie wiem, bo jakaś jest dobrze. W lewym górnym rogu masz. A, obecnie? 15. No. Pół. O chuj. Remig już w boksie. A który był Remig już? No. Pierwszy. Pierwszy. On złą strategię chyba wziął. Chociaż kto wie. A nie, bo on jest półtora sekundy za mną na medi. Na meda. Mógł softy w sumie, co nie? No na dyszkę akurat. Maxowi uciekam ciągle, dobrze udało się, ale tego Darka nie mogę dogonić. Wyjdzie moim tempem. Jak zachowam szóstą pozycję, to będzie w sumie dobrze. Ale ta zmiana opon tak moje tempo zniszczyła. No, na tych hardach to mnie przynajmniej jedzie dramatycznie. Choć Remigiusz mi tych medach wcale jakoś nie odjeżdża. Ofi zjeżdża na softy. Ofi do boksu. Będzie próbował walczyć chyba o szóste miejsce. Jest może. A bo tam Telir jeszcze jest, dobra. Telir pierwszy jest jak na razie. Nie, trzeci, czwarty jest. Nie, pierwszy. Pierwszy? Czekaj, bo ja nie widzę. Rychnik jest drugi. Remig już trzeci. Ale ty, Dark jest czwarty, ja jestem piąty, dobra. Cz-
Keep managing your tires. Manage your tires. Green flag. Ale żebym przyjebał w bandę. Jezu, ale szeroko tu. O Jezu, wjechałem na żwir. Ojej. Nie muszę zarządzać opłonami drzew, bo mi chodzi. You're dropping a second a lap to the car behind. 1 second. Ja mam 50. Gap to car in front is 3.1 seconds. Oj, Remig już chyba jakiś... Wow, ej, co się stało Remigiuszowi, że on tak zwolnił? No nagle miał jakieś 0,300 do mnie i teraz ma 2 sekundy. Lecę po ciebie, Telir. Lecisz po Telira. No on to chyba dyskwę ma, jak on tak na bocie jeździ cały czas. A co to jest? O, nie do boksu. Nie no, co to było? Ty, u mnie to się nagle pojawił piąty. No właśnie mi to samo się stało i... jeszcze karę zaliczyłem, żeby się ratować i w niego nie walnąć. O kuźwa, dobra, muszę 6 sekund za tobą chwycić. Czekaj, to który w końcu Telir? Nie wiem, zjechał teraz do boksu, bo jest na czwartym. No jest czwarty. Próbuję go wyprzedzić. Nie no, był botem i nagle mi się pojawił akurat na szykanie. U mnie Telir jest w boksie ciągle. Nie, mimo, mi nie jest... pokazuje, że już jest w boksie, wyjechał, nie było jego ikonki. Mi też pokazuje, mnie że też... jest w boksie. No mi pokazuje, że jest w boksie. Że jest w boksie? Jest między mną a Darkiem. Ja przejeżdżałem koło boksu i już go nie ma tam. No nie ma go tam. Kuźba, a jest dramat teraz. We have 5 laps of fuel remaining. Nagle jest przede mną Telir. Ej, no nie, nawet coś takiego chyba trzeba będzie zgłosić. No Telir jedzie na bocie i go ciągle wterpa. Znaczy najgorsze, że on się pojawił na chwilę i mało się nie rozwaliłem przez niego. No te 3 sekundy będę walczył na bank. Się nie należały. No tylko, że... o, dobra, już. I nagle Telir jest 2 sekundy przede mną. 2,8 dokładnie. Przy ilu się medy rozwalają? Tyle samo, co wszystkie inne. 75% może ci się rozwalić. To jest zdarzenie losowe. 63%. Na lewej oponie w sumie. Nie no, to spokojnie. Te lira mi ciągle tepa. Ciągle mi chłopa tepa. Te lir jest takim lordzikiem trochę teraz. Thank you.
Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Chyba mu uciekłem od DRS-a. Komu? O kurde, ale stresuję się. Jedziesz po zwycięstwo obecnie chyba. Gap to teammate behind is 22.4 seconds. Kuźwa, jeżeli mi się uda utrzymać za tym jebanym tergirem, to jedę po pierwsze moje podium w życiu. You've been awarded a time penalty for that last incident. A nie, bo jeszcze Dark jest przede mną, dupa, to jedę po pierwsze moje. No ale ja mam 15 sekund kary, także spokojnie. A dobra, Telir jest piąty, u mnie Telir jest piąty. U mnie Telir jest czwarty i się tepa ciągle. Może ja go wyprzedziłem, ale... Nie, u mnie Telir ma ikonki internetu. Tego, że mu ładuje. Mi się poprawił w ogóle internet w końcu, bo jedzie... O, kuźba. Dobra. Ej, co to Dark... było? Walnął mnie. Jednak Dark, masz szansę. Masz szansę być na podium, Dark. Mam dwa ostrzeżenia już. I Telira przed sobą. A kto cię walnął? Remigiusz? Tak. No nie wiem, no... On nie podjeżdżał mi od lewej, nie wyprzedzał. There's three laps of fuel remaining. Ej, bo teraz naprawdę mam teraz, że nie dojadę, mam 70% już. To je... po prostu oszczędzaj opony. A ty jesteś Maxio, ty Maxio mówi, tak? Tak. Zjeżdżaj, na softy możesz zjechać. Na spokojnie, nie wyprzedzi się. No jak delikatnie będziesz jechał. Okay, gap ahead is 4.6 seconds. Ten na softy zjeżdża. Kurde, wyprzedził mnie Ramik już. Szybciej do tego boksu Red Bulla zjeżdżaj. Dobra, już jadę. Softy, już nie dojedziesz, już softach na pewno. Ale lecę na bogatym, lecę na bogatym. Pierdzielę to. Go się nie rozbał. Lecz pasterz lapa. Pasterz lapa. Już może się rozwalić założenie i tak będzie on pusty. Który u ciebie Dark jest, Telir? Piąty. 9 sekund ma kary. Jeszcze tak, ma 9 sekund. Plus jeszcze kara będzie dodatkowa. Tak, będzie dodatkowa. Ty sobie 3 sekundy odejmiesz chyba. Bo ciężko się odejmie. A już końcówka. 45 zużycia. Na hardach? Ja mam 36. Spoko. Na spokojnie. Ile stopni mają? 1300. O kurwa, ale błąd popełniłem. Prawie się wywaliłem. Dobra, ja włączę mu bok, no i wtedy wychodzę. No, nie wierzę. Nie wiem, jak mam ten zakręt brać, żeby nie dostawać ostrzeżeń. Który? Próbuję już 32 kółko, ta szybka, jakiś szybki zakręt. Tam na wyjściu. A, ten taki na wyjście na prosto. Tak, wyrzuca mnie zawsze. Właśnie tam musisz czasami leciutko odpuścić. Doganiam cię leciutko. Ale tak naprawdę... No ja już ostrożnie jadę, bo się ślizgam, wiesz, na tych... O nie, taki błąd zrobiłem. Już na każdym wyjściu mam poślizg? Nie, ja po prostu umiem jeździć na zużytych oponach, więc ja to... This is your final lap of the race. Bo ja i tak kontruję, czy mam 2%, czy mam 50%. Dobra. Kurde, nie wygram. Za daleko. On ma lepsze opony. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ale jesteś drugi. No. Tak, bądź z siebie dumny. No chyba się nie spodziewałeś, że będziesz drugi dzisiaj. No to. Jak koszulka Ferrari mi przynosi szczęście. A to masz koszulkę Ferrari na sobie? No, tak.
A specjalnie sobie zostawiłem koszulkę na dzisiaj. A. Gdybyście chcieli, w ogóle możecie jeździć w czwartki, czy nie? Nie, ja nie mogę. 21, okej. Okay. A, dobra, to nie. Chcę was zaprosić do jednej ligi, tylko w czwartki. Fajnie, na pewno jest atmosfera. Ale no nie, nie będę za to starczył. Nie było. O, ale męczę. Aj. Ok. O, i paliwo mi się jeszcze skończyło. Normalnie na 300 metrów przed. Nie zauważyłem tego paliwa. Taki! Kurwa jest! Pierwsze podium, patrz, Krzysiu! Patrz! Ja pier... No, niestety. 50 wyścig chyba ligowy. Kuźba! No to gratulacje. Jeszcze tylko w F1 Junior dostać podium. O kurcze, o kurczaczki. Jezu, rytmik, ty miałeś tylko sekundę do niego praktycznie. No, sekundę. Tak, on miał tylko sekundę. Nieźle. I ten Telir. Ale kuźwa, Telir mi pomógł, bo dobra, dzięki niemu, bo... Szósty. Bo ty mógłbyś się odwołać i ja bym prawie przez Telira. Telir w sumie nawet nie było aż tak źle. Ja pierdolę. Znaczy jest pytanie, czemu on się tak pojawił, wiesz, tam walczyć nie będę, ale... Nagle się pojawił i... No nie jest tak źle, no. I to pierwszy podium. Telir, nie, Telir możesz nie używać Enderpereł, jeszcze zapytam. O. Kurde. Dwa pierwsze podium w pierwszym wyścigu. Nieźle. Znaczy w jednym. Remig już. No, o, cześć Remigiusz. Hej, hej. Siema. Brawo Remigiusz, bardzo dobrze ci w ogóle poszło. Fajnie się walczyło przez trzy pierwsze kółka, dopóki safety car nie wyjechał.